Witam wszystkich zebranych. Dalszy ciąg, co powinienem uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne, Margaret Dennis. Mówi Zofia z Krakowa. Aby tego dzieła dokonać, musimy codziennie umierać dla własnego ja. Paweł powiedział, ja codziennie umieram. Niektórzy rzeczywiście są z natury bardziej porywczy od innych, jednak taki duch nigdy nie może współgrać z Duchem Bożym. Doczesny człowiek musi umrzeć, a nowy człowiek, Chrystus Jezus, ma wziąć duszę w posiadanie, aby naśladowca Jezusa mógł powiedzieć zgodnie z prawdą. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Trudno jest zwyciężyć własne ja. Ludzka deprawacja we wszelkiej formie nie poddaje się łatwo duchowi Chrystusa. Jednak wszyscy powinni być pod wrażeniem faktu, że dopóki to zwycięstwo dzięki Chrystusowi nie zostanie osiągnięte, nie ma dla nich nadziei. Zwycięstwo może być odniesione, gdyż z Bogiem nie ma niczego niemożliwego. Dzięki Jego wspierającej łasce wszelkie złe usposobienie, wszelka ludzka deprawacja mogą być pokonane. Boska Jego moc obdarowała w nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. 2 Piotra, rozdział 1, werset 3. Nikt z nas nie musi tłumaczyć naszego popędliwego usposobienia, zdeformowanego charakteru, samolubstwa, zawiści, zazdrości albo jakiejkolwiek nieczystości duszy, ciała lub ducha. Bóg nas powołał do uczestnictwa w swojej chwale i mocy, a my mamy być posłuszni temu wezwaniu. Jako dzieci posłuszne nie kieruje się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszystkim postępowaniu waszym. 1 Piotra, werset 1, werset 14-15. Każda dusza dziedziczy pewne niepodobne do Chrystusa cechy charakteru. Trzymanie pod kontrolą tych skłonności do zła jest wielkim i wzniosłym dziełem życia. To właśnie małe rzeczy, które przecinają naszą drogę, są tym, co prawdopodobnie powoduje utratę przez nas siły samokontroli. Każdego dnia musi on odnawiać swoje poświęcenie, każdego dnia staczać walkę ze złem. Stare przyzwyczajenia, odziedziczone skłonności do zła będą walczyć o władzę, lecz przeciwko nim ma on zawsze mieć się na baczności, walcząc o zwycięstwo w mocy Chrystusa. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. 2 Koryntian, rozdział 12, werset 9. W Chrystusie Bóg zapewnił środki, dzięki którym możemy poskromić każdą grzeszną cechę i powstrzymać każdą pokusę, jakkolwiek silną. Nie patrz na siebie, lecz na Chrystusa. Chrystus jest naszą mocną wieżą i szatan nie może mieć mocy nad duszą, która w pokorze umysłu chodzi z Bogiem. Niebezpieczeństwa otaczają każdą ścieżkę, lecz wszystkie istoty niebios stoją na straży, aby nikt nie był kuszony ponad to, co jest w stanie znieść. Niektórzy mają silne cechy charakteru, które będą wymagały nieustannego poskraniania, trzymania pod kontrolą Ducha Świętego. Cechy te będą błogosławieństwem, lecz jeśli nie, okażą się przekleństwem. Czy jesteś zwycięzcą, czy jesteś pokonanym przez swoje własne pożądliwości, pragnienia i namiętności? Wielu odczuwa swój wielki niedostatek. Czytają, modlą się i podejmują postanowienia, a jednak nie czynią żadnego postępu. Wydają się bezsilni w powstrzymywaniu pokusy. Powodem jest to, że nie sięgają wystarczająco głęboko.
nie poszukują prawdziwego nawrócenia duszy, aby wydobywające się z niej strumienie mogły być czyste, a postępowanie mogło świadczyć o tym, że Chrystus panuje w środku. Wszystkie wady charakteru mają swój początek w sercu. Duma, próżność, złe usposobienie, chciwość wynikają z cielesnego serca nieodnowionego łaską Chrystusa. Gdy serce jest oczyszczone, zmiękczone i uszlachetnione, słowa i czyny o tym zaświadczą. Jeśli dusza została w całości poddana Bogu, będzie miała mocne oparcie w Jego obietnicach i gorliwej modlitwie i zdecydowanym wysiłku, aby kontrolować słowa i czyny. Starcie za starciem musi być prowadzone przeciwko oddziedziczonym skłonnościom. Będziemy musieli poddawać siebie dokładnej krytyce i nie pozwolić, aby nawet jedna niekorzystna cecha pozostała nieskorygowana. Niechaj nikt nie mówi, nie potrafię naprawić moich wad charakteru. Jeśli podjąłeś taką decyzję, z pewnością zawiedziesz w zdobyciu życia wiecznego. Niemożliwość zależy od Twojej woli. Jeśli nie chcesz, nie możesz zwyciężyć. Rzeczywista trudność wynika z zepsucia nieuświęconego serca i braku gorliwości w poddaniu się kontroli Boga. Wszyscy, którzy ostatecznie posiądą miejsce wraz z Chrystusem na Jego tronie, będą tymi, którzy zwyciężyli. Wszelkie samolubstwo musi być wykorzenione z serca. Apostoł mówi: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Kto z nas naśladuje ten wzór? Czy przez łaskę Chrystusa pokonujemy dumę serca? Czy wykorzeniliśmy samolubstwo? Czy otworzyliśmy szeroko drzwi serca i pozwoliliśmy wejść do cennej miłości Jezusa? A może pielęgnujemy grzechy, które w końcu nas zrujnują? Nie możemy spotkać w pokoju Chrystusa z jednym nieodżałowanym, niewyznanym i nieprzebaczonym grzechem. Jan pisze: jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Albo zwyciężymy nasze złe cechy charakteru i staniemy się jak Chrystus, albo będziemy pielęgnować nasze wady i chybimy boskiemu standardu. Nie pozwolimy znaleźć się na miejscu tych, za których Chrystus umarł za darmo. W Chrystusie jest wystarczająca łaska, aby zwyciężyć wszystkie nasze złe cechy charakteru i tylko w Nim jest moc. Jeden defekt pielęgnowany zamiast być zwyciężonym czyni człowieka niedoskonałym i zamyka przed nim bramę świętego miasta. Ten, kto tam wchodzi, musi posiadać charakter, który nie ma skazy, zmarszczki ani niczego w tym rodzaju. Nic, co deprawuje, nigdy nie może tam wejść. W całym odkupionym tłumie nie będzie można zobaczyć żadnej wady. Jakże mógłby Bóg pozwolić, aby gorycz, obraza, nienawiść, zazdrość, duma, kłamliwość, samolubstwo, pożądliwość i mściwość lub jakokolwiek inna niedoskonałość znalazły się w niebie? Obecnie ludzie mogą usprawiedliwiać defekty swoich charakterów, lecz w owym dniu nie będą mieć możliwości. On dał całe niebo, z którego możemy czerpać siłę i skuteczność, żebyśmy nie zostali odparci lub zwyciężeni przez naszego wielkiego przeciwnika. Jednak miłość Boża nie pozwala mu usprawiedliwiać grzechu. Nie usprawiedliwił go u szatana, nie usprawiedliwił go u Adama ani u Kaina, nie usprawiedliwi go również u żadnego z dzieci ludzkich. On nie będzie tolerował naszych grzechów, ani też nie przeoczy defektów naszego charakteru. On oczekuje od nas, że zwyciężymy w Jego imieniu. Jedyną dla nas nadzieją, jeśli mamy zwyciężyć, jest połączenie naszej woli z wolą Bożą i współpraca z Nim godzina za godziną i dzień za dniem.
Nie możemy zachować własnego ja, a jednocześnie wkroczyć do Królestwa Bożego. Jeśli kiedykolwiek mamy uczestniczyć w świętości, stanie się to przez wyrzeczenie się własnego ja i przyjęcie mentalności Chrystusa. Doskonałość chrześcijańskiego charakteru jest całkowicie uzależniona od łaski i mocy, jakie znaleźć możemy wyłącznie w Bogu. Bez mocy łaski w sercu towarzyszącej naszym wysiłkom i uświęcającej nasze czyny, doznamy niepowodzenia w zbawieniu naszej własnej duszy, a także dusz innych ludzi. Czy my jesteśmy chrześcijanami podobnymi do Chrystusa w duchu, w słowie, w usposobieniu, albo stale upadamy w obliczu kuszenia przez wroga, nie mając żadnej siły, aby uciec z jego pułapki? Niech nikt nie traci nadziei, że osiągnie zwycięstwo. Zwycięstwo jest pewne, gdy własne ja jest poddane Bogu. Kiedykolwiek jesteś kuszony, poddaj swego wewnętrznego człowieka Bogu i pozwól Jego Świętemu Duchowi mieć nad tobą kontrolę. Bez względu na to, jak bardzo dręczący jest grzech, jak zawzięte i złowrogie namiętności walczą o panowanie nad człowiekiem, może on zwyciężyć, jeśli będzie czuwał i walczył przeciwko nim w imieniu i mocy pomocnika Izraela. Jeśli będziesz zawsze w chwili pokusy natychmiast poddawał się Bogu, otrzymasz potrzebną moc. I póki będą trwać dni twoje, stan słynąć będzie moc twoja. Mamy żyć tylko jeden dzień. Nie musimy wykonać dzieła całego życia w ciągu kilku godzin. Nie musimy patrzeć z obawą w przyszłość, gdyż Bóg każdego dnia umożliwia nam bycie zwycięzcami. Bez względu na charakter twoich wad, Duch Pana umożliwi ich rozpoznanie, a dana ci łaska pozwoli je pokonać. Dzięki zasługom krwi Chrystusa możesz być zwycięzcą, a nawet więcej niż zwycięzcą. Wszyscy mogą być więcej niż zwycięzcami, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Rzymian, rozdział 8, werset 37. Rodzina ludzka ma zapewnioną wszelką pomoc, jaką miał Chrystus w jego zmaganiach z szatanem. Nie muszą być pokonani, mogą być więcej niż zwycięzcami dzięki temu, który ich umiłował i dał za nich swoje życie. Drogoście bowiem kupieni, i to jak drogo, Syn Boży w swym człowieczeństwie zmagał się dokładnie z tymi samymi zawziętymi, pozornie przygniatającymi pokusami, jakie atakują ludzi, pokusą pobłażania apetytowi, zarozumiałego ryzykowania tam, gdzie ich Bóg nie posyłał i czczenia Boga tego świata, aby poświęcić wieczną błogość w zamian za fascynujące przyjemności tego życia. Każdy będzie kuszony, lecz słowo oświadcza, że nie będziemy kuszeni ponad to, co możemy znieść. Możemy oprzeć się i pokonać podstępnego wroga. Ci, którzy zawodzą w uświadamianiu sobie swojej stałej zależności od Boga, będą zwyciężeni przez pokusę. Teraz możemy przypuszczać, że nasze nogi stoją bezpieczne i że nigdy nie zostaniemy poruszeni. Możemy powiedzieć z przekonaniem: wiem, komu zawierzyłem. Nic nie może zachwiać mojej wiary w Boga i Jego Słowo. Jednak szatan zamierza wykorzystać nasze odziedziczone i pielęgnowane cechy charakteru i zaślepić nasze oczy na nasze niedostatki i wady. Tylko przez uświadomienie sobie naszej słabości i niezachwianie wpatrywanie się w Jezusa możemy chodzić bezpiecznie. Wszyscy naśladowcy Chrystusa muszą napotkać tego samego złośliwego wroga, który zaatakował ich mistrza. Ze zdumiewającą zręcznością dostosowuje on swoje pokusy do ich warunków, temperamentu, mentalnego i moralnego nastawienia, ich silnych namiętności. Musimy patrzeć na Chrystusa. Musimy przeciwstawić się tak, jak On się przeciwstawiał. Musimy modlić się tak, jak On się modlił.
Musimy czynić rozpaczliwe wysiłki, tak jak On to czynił. Jeśli musimy zwyciężyć, tak jak On zwyciężył. Dziękuję.